Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki. Nie inaczej, więc zaczynamy najnowszy film. Oto z tego miejsca. Na tą chwilę jest godzina 15:18. 15:18, 27 sierpień 2021, dokładnie piątek. I w ten piątkowy dzionek po pracy nakręcę dla Was najnowszy film z tego lasu. Jest ze mną oczywiście kolega Robson. Robson! Ok. I te dzisiejsze grzybki wszystkie są dla Robsona. Dla Robsona ze względu na to, że ja dla Was nakręcam film, a grzybki zabiera Robson, tak aby mieć jakieś tam grzybki, zrobi sobie jakieś tam przetwory. Więc drodzy Państwo, w ten piątkowy dzionek po pracy, prosto, godzina 15:19, zaczynamy. I kilka godzin na zbieraniu grzybków i zobaczymy przed weekendem, czy coś jeszcze tutaj zostało. Więc nie przedłużając już dużo, zapraszam na najnowszy film, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie. I jedziemy z tym koksem, bo już późno, naprawdę późno, jedziemy. Albo ktoś był, albo zwierzę kopnęło. Robson, trzymaj. Weź nożyk, obetnij go i zobacz, czy zdrowy. Weź sobie ten nóż. Robson, tak ja weź. Dotek do kabury. Robkowi pożyczyłem wiadereczko, bo koszyk mam skitrany bardzo daleko za rowerami. I nóż. I nożyk pożyczyłem Robsonowi, wiadereczko, tak aby miał. Spontaniczny wypad na... Nawet się nie przygotowywałeś, nie? Od razu zaproponowałem, a ty nie zastanawiając się powiedziałeś, czemu nie? Czemu nie? Więc widzicie, jak to jest. Krótka piłka, szybki temat i jesteśmy po pracy od razu w lesie. Mamy kilka godzin, dobre 3-4 godziny na zbieranie grzybków. Robson znalazł, jest? Schowany był, tak. Schowany był, no bo one się chowają, bo ciebie nie znają, wiesz? Nie znają ciebie, dlatego chowają. Szybciej opędzluj, zobacz na pół. Zdrowy. Zdrowy? Hej, Jan. I szukaj dalej, zobacz, czy nie ma łebków, bo wiesz, jak one rosną. Tak one rosną, więc Robson mówi, że jest schowany, ale drodzy widzowie, te moje grzybki Robka nie znają, nie znają. Bo on pierwszy raz w tym lesie, tak Robson? Tak. Dlatego go nie znają, więc tak się przed nim trochę chowają. Do mnie są bardziej śmielsze, wychodzą, witają. Nieraz możemy z nimi pobajerzyć. Tak ja to robię na moich filmach. Pośpiewać, ponucić z grzybkami. Więc one trochę krępują się, ale zaraz wyjdą. Po głosie mnie poznają i zaraz będzie pięknie, pięknie. Jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy bajecznie Pyza. Nie inaczej. No i Robson, już tylko, się coś dzieje, tak? Tylko robaczki chyba. No to jedź. Nie robaki? Tnij, tak, tnij. Tnij, aż będzie czysto jeszcze. No już czysto. Widzisz, czysto. Co jest grane? Czysty. Czyli pierwsza sztuka u mnie, prawdę mówiąc. Taki ogryzek. Nabijemy, tylko wyzeruję. Tak, aby mniej więcej wiedzieć, sztuka, ile znalazłem. Szukamy dalej. I pomału chodzimy. Robek, przy tych zielonych szukaj bardziej. Przy krzakach zielonych, jagodzinach, paprociach, bo przeważnie tak rosną, wiesz? A ja przywieszę sobie licznik. Niech sobie drynda. Tam jest kozaczek, widzisz? Widzę. To przytul go, obetnij. Kozaki powinny być zdrowe raczej. Niezdrowy będzie, kozaki powinny być zdrowe. Czerwone tak samo. No i tak, drodzy Państwo, to wygląda, a my teraz połazimy, próbujemy coś trafić. Dlatego odeszliśmy w takie
taką dzicz, jakby takie miejsce mniej dostępne dla ludzi z tego względu, że sporo samochodów, ludzi sporo o tej godzinie, a nie mamy dużo czasu, jest 15:45 i tak, aby Robson kilka tych grzybków miał, więc wejdziemy teraz tutaj, po krzarach będziemy chodzić, po krzarach, aż może trafimy. No i tak idziemy, pa, tutaj, tędy, tędy, czy tędy, jak chcesz. I przejdziemy, poszukamy, a co uda się trafić, zobaczycie to sami. Co my tutaj mamy? Mamy dwa ceglaczki, dwa borowiki ceglasto porę. Ten tak jeszcze w miarę, ale ten solidnie wszamany, ale jest, jest. Zobaczcie, do suszenia akurat. I ten drugi ceglaczek. Przed weekendem to widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Tylko wybrałem całkiem inny teraz las. Tak, aby sprawdzić, czy jak, no już za chwilę, czy jak będę miał dzień wolny od pracy, czy warto tu będzie przyjechać. Zobaczcie, jakie próchno. No my cofniemy się teraz tam. Bokiem, Robson, bokiem ten las musimy obskoczyć. Ja coś tu widzę. Czyli podgrzyb. No ale musimy sprawdzić, chcemy czy nie chcemy. Musimy go sprawdzić. Czysty jest. Czysty jest noga robaczywa, a kapelusz czysty. To tak do kosza. Kapelusz był zdrowy. I czyżby tylko jeden? Robek, tam idziemy, w tamtą stronę. Tam idź pomału, bo musimy się rozbić tutaj. Żeby w kupie nie chodzić. Prędzej znajdziemy. Bo tu się fajnie, drodzy Państwo, zapowiada. Tylko teraz trzeba trafić jakieś fajne miejsce. Masz? No, pokaż tutaj dla widzów, bo nie wiadomo, czy będą grzybki. Zobaczcie, jakie ładne go trafił. Szukaj dalej. A tu jakie ładne. Ej, to ty miałeś znajdywać. No tu jest kolejny. Tylko nie wiem, czy to jest borowik, ale chyba nie. Nie. Nie, idziemy dalej. Pomału idę. Tylko chcę wam pokazać, zobaczcie, jaki stary las, jakie fajne miejsce, drzewa. Szukamy, szukamy. I próbujemy trafić jakieś stado. Jest borowik. Czyli w końcu trafiłem, drodzy widzowie. I mamy sztukę. Oraz drugą. Czyli dwa piękne borowiki, które natknąłem, więc wyczyścimy i śmigamy dalej. I drodzy Państwo, mamy kolejne dwa cudaczki, czyli jeden oraz drugi, więc szukamy dalej w tym miejscu. Jakiś podgrzybek niewielki, ale jak na razie grzybków tych fajnych nie widzę. Tu jest jakiś kapeć, tu był borowik, zobaczcie, przewrócony, tu był drugi i zobaczymy, czy świeżego nie ma, jakiegoś maluszka gdzieś,
ale nie widzę. Nie widzę. Nie widzę. Kozia broda nas nie interesuje, tylko borowiki. No idziemy dalej, tamtędy. Zobaczymy. Tak to mniej więcej wygląda. Parę ogryzków. No ale widzicie, jaka godzina. Wszystko mniej więcej powyzbierane. 15:55. Szukamy, szukamy. On ma dwa ładne podgrzybki. Zobaczcie, podgrzybki. No szału nie ma, ale spróbujemy tak, aby się za paliwo mu zwróciło. Tak nazbierać, aby miał, jak to się mówi, na paliwo się zwróciło. Ale to musimy chodzić. Idź tędy, ja trochę bokiem. I próbujemy namierzyć jakieś fajne zgraje tych grzybków. Zobaczcie, jaki ładny, jaki brązowy, ciemny, jak pięknie ubarwiony maluszek. No ale szału nie ma. Czas szybko płynie i tylko jeden osobnik, który prawdopodobnie tu rośnie, czyli taki ładny borowik, tak ładnie ubarwiony. Robson też ma, pokaż, też taki os obok. No tak ci mówię, no tak jest, Robson. Sprawdzasz i widać dziury, tu jest czysty, zobacz. Robek, widzisz? Dobra, sztuka to sztuka. Idziemy dalej. No tu musimy pomału pochodzić. Już nie będziemy wbijać się w tę gęścinę, bo coraz ciemniej się będzie robiło. Zobaczcie, na tą chwilę jest godzina 16, a jak ciemno już w lesie. Chmura nadchodzi, może padać, więc musimy znaleźć takie miejsce łatwe do śmigania. O, jest borowik, jest. Masz? Pokaż dla widzów, bo mało coś grzybków będzie, a tak, żeby widzowie widzieli. Tatuś z dzieckiem. O. I tak, tatuś z dzieckiem. Albo mamusia z bachorkiem. Ciemno się zrobiło, ale szukamy dalej. Wystających grzybków pod ściółki. No nie mogę natrafić na te większe, ale pójdziemy jeszcze trochę w prawo. To coś się rusza. Zobaczcie, jakieś robaki szamią, może żuczki. Robek, idziemy w dół. No, czerwony kozak, ładny. Czerwony kozak. Dziwny taki, nie? No bo to jest tak ukształtowane. Zobacz, jakie drzewa tutaj są. To nie są czerwone kozaki, co zbierasz je wśród brzozy, tylko wiesz, przy innych drzewach, więc ubarwienie jest inne. Chodź, Robek, tutaj gdzie widniej, chodź, pójdziemy tam. Pójdziemy gdzie winniej, bo tu naprawdę jest ciemno, nic nie widać. Może by były, ale jest godzina taka, że słońce mamy po lewej stronie, zachód, po prawej stronie, przepraszam, zachód. My musimy się trzymać samochodu lewej strony, aby mieć blisko do wyjścia. I tak to mniej więcej wygląda. Parę ogryzków, ten szybki wypad dla kolegi za grzybkami, więc nie zostaje nic innego, jak jeszcze
pochodzić po tym lesie. Masz? Borowik? Pokaż. Górę pokaż. No, ładny, ładny. Jest, jest. Mówiłem, że ktoś tu nie śmigał, ale to są tylko, wiesz, takie drzazgi. I mamy borowika. Zobaczcie, jak ładnie się skitrał. Ale ciemno. Powiem wam, że ciemno. Wyszliśmy z lasu. Chodzimy w miejscach tak bardziej widocznych. Bo czym głębiej, tym ciemniej. A godzina dopiero 16:14. Więc tak mówię, sztuka i tylko jeden, no ale szukamy pomału dalej, miejmy nadzieję, że jeszcze coś fajnego znajdziemy. Jest drugi. I drugi. Większość dnia, niedługo będzie dłuższe grzybobranie, jak będę miał wolne. Parę godzin poświęcę na nagraniu filmu, pochodzeniu, pospacerowaniu. A dzisiaj taki szybki wypad. Sami widzicie co i jak. I teraz najlepiej by było chodzić w tym szlakiem. Tym szlakiem, szukając borowików. A dodatek jeszcze deszcz zaczyna padać. No ale chodzimy przynajmniej jeszcze z godzinkę 17:30, półtora i będziemy kończyć, bo już naprawdę nie będzie nic widać. A na tą chwilę zbieramy jeszcze tutaj i zobaczymy, co tu jest grane. Jakieś ogryski, kilka fajnych, no i tutaj taki ładny, przyzwoity borowik. Więc musimy pomału chodzić, szukać i może zdrowy, ale tylko tam niżej. Jedna sztuka. Jedna, więc pomału szukamy. Jest. Ale widzicie, że słabiutko, ale się trafiają. Tu drugi. Trzeci i czwarty. Cztery borowiczki. Tak to mniej więcej wygląda. Jest, ale taki ogryzek. Ale jest sztuka, jak to mówię, to sztuka. Nie ma co marudzić. Zobaczcie, drodzy państwo, jakie wielkie opieńki, czyli takie wielkie opieńki. Deszczyk pada, słyszycie, godzina 16:40, tu jest jakiś borowik. W końcu jakiś ładny. Tu mamy
drugiego. Tu mamy dwa ładne. A tu co było? Nie wiem. Więc szukamy dalej tych naszych prawosków. I znów opieńki. Jakie ładne, zobaczcie. Jakie dorodne opieńki, które zostawię. Tak mniej więcej wyglądają opieńki. Interesują nas borowiki z tego lasu. Tu mamy jeszcze prawuska. Jaki ładny. Więc do koszyczka nabijemy i mamy 21 borowików. Zaraz będziemy kończyć. Czekam tylko na telefon od Robka, bo prawdopodobnie się zgubił. Zdrowy. 21, czyli oczko. Nic tu nie widzę. Więc idziemy dalej. Nie ma co marudzić. Szybki wypad w to miejsce, co ostatnio chodziłem. Ludzi sporo, samochodów sporo. W ten piątkowy dzionek przed weekendem. A wyobraźcie sobie jutro, co będzie weekend. Sobota, niedziela. Ile będzie tu grzybiarzy. Grzybiarek. No ale tak to mniej więcej wygląda, jak pokazałem teraz na filmie w ten piątkowy dzionek. Przycie? Jak pada deszcz? Więc bardzo duży deszcz, więc pomału będziemy już kończyć tą naszą imprezę. Robson prawdopodobnie trzyma się drogi, tak jak powiedziałem, idzie do samochodu. Widzi drogę, bo dzwoniłem. Deszcz pada, więc pomału będziemy musieli kończyć ten dzisiejszy wypad. Ale jeszcze trochę przejdziemy lasem i zobaczymy, co i jak. No nieźle pada, a ja nie wziąłem płaszczu, nic. Cóż, najwyżej zmokniemy. Nie jesteśmy z cukru, więc nie ma co marudzić. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Więc idziemy do wyjścia i oby tak bardzo nie spoknąć. Drodzy widzowie, widzicie Robsona, dobytek. U mnie, tak widzieliście na filmie, 21 sztuk. Wracamy do domu. No jak było? Spoko, tylko mokro. Spoko, tylko mokro. A więc tak to leciało. 17 godzina. No to w półtora godziny chodziliśmy. Półtora godziny. No ale czas jechać. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. I do następnego. Siema. Wiesz.